Zobacz, jak wykorzystać profil złożony, aby zrobić fundament z podsypką w programie ArchiCAD. ArchiCAD Laika – miejsce, gdzie zaczynasz od zera i stajesz się profesjonalistą. Narysujemy fundament z podsypką, który wygląda jak na przekroju. Jednak zanim dojdziemy do tego efektu, zaczniemy od podstaw. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to ustawienie wysokości kondygnacji. Ustawimy naszą kondygnację na 120 cm, bo domyślnie jest ona na 300 cm, a tutaj nie jest nam potrzebna taka wysokość. Następnie rysuję prostą ścianę składającą się z jednej struktury, posadowioną na zerze kondygnacji oraz mającą wysokość tej kondygnacji. Na sam koniec nie zapominamy, aby ustawić linię odniesienia tej ściany na środku. Po narysowaniu ściany wybieramy menadżer profili i pobieramy profil złożony narysowanej ściany, którą mieliśmy stworzoną pod fundament. Rysujemy za pomocą wypełnień dodatkowe elementy. Z racji, że samą ścianę mamy już narysowaną, to wystarczy zmienić jej kształt, a później dorysować pozostałe ocieplenie czy też podsypkę z piasku. Warto zwrócić uwagę, że tutaj, jak i w przypadku tworzenia własnych struktur warstwowych, warto przepisać odpowiednią informację związaną z określeniem rodzaju komponentu. Poprzez pobranie przekroju część naszych wypełnień będzie już poprawnie przypisana. Nie musimy też martwić się o linię odniesienia, bo początek układów współrzędnych to również pozycja linii odniesienia dla ściany. Przez pobranie przekroju linia odniesienia będzie znajdować się w tym samym miejscu, co w naszej prostej ścianie. A co za tym idzie, po zrobieniu całego profilu nie pojawią się żadne przesunięcia w ścianie profilowej po jej załączeniu do istniejących ścian. Tym wypełnieniom możemy także nadawać wykończenia, aby w określony sposób wyświetlało się w 3D. Następnie zapisujemy nasz profil. Warto zapisać nazwę profilu, która będzie nam ułatwiać wyszukiwanie jej w dalszej pracy w programie. Aby stworzony profil pojawił się w miejscu, w którym chcemy, należy załączyć go do już narysowanych ścian, wykorzystując okno menadżera profilu lub w strukturze zmienić kształt ściany na profil i wybrać ten przez nas stworzony. Jak widać w widoku 3D, mimo że wybraliśmy wykończenie o określonych kolorach, to nic się nie zmieniło. Jest to spowodowane tym, że domyślnie ściana ma przypisane zastąpienie wykończenia. Jeśli je wyłączymy, to ściana przejmie zadane wykończenia profilu. Jeśli chcemy wykonać fundament z podsypką, gdzie na rzucie nie będzie ona zasłaniać fundamentu, zapraszam Cię do subskrypcji, aby nie ominęły Cię inne filmy na kanale.